wąska za kurpełka, uciągnął i ciągnął, uciągnąć nie mogą. Jedziesz szwagier taczką z widłami, mięciarka krzyknął, rzepkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę, trach, wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej, wszyscy na siebie poukładali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na górkę, górkę na gąską, gąską na boczka, bociek na żabkę, żabkę na kawkę, kawkę na sąsiadki, sąsiadki na szwagę i na ostatku szwagier na paczkę. Odpowiadać, być serdeczną, uśmiechniętą? Ale to nie wymaga wielkich poświęceń. Nudna jesteś, Lukrecio, z tymi swoimi morałami. Jeśli chcesz sama sobie iść na tą ucztę. Zostańcie u nas dłużej. Wokół zamku mamy wspaniałe ogrody, gdzie można odpocząć. Dalej rozciąga się prastara puszcza. Na waszą cześć urządzimy specjalny plan. Dziękujemy za tak wystawne przyjęcie. Dobrze, że nasze królestwa sąsiadują ze sobą i w razie niebezpieczeństwa możemy na siebie liczyć. Świat ten był zaczarowany, każdy nim obdarowany. Zawsze dobro w sobie znajdzie, widzieliście to w tej bajce. Kto by w bajki dzisiaj wierzył, usłyszycie głos sceptyka. Lecz ja powiem wam w sekrecie, wierzyć w bajki nie musicie, lecz uwierzcie w moc miłości, która nie uznaje złości. W każdym iskry dobra szuka, choć to nie jest łatwa sztuka. Kto dobro w ludziach odkrywa, ten zawsze szczęśliwy bywa. Ale my nie potrzebujemy nowych pracowników, dość mamy swoich. Panie, będę ci błagał, póki się nie zgodzisz. Zakon do spania i trochę pożywienia zrobię wszystko, co mi każesz.